pożarze, który późnym popołudniem w poniedziałek wybuchł na poddaszu kamienicy przy ulicy Księdza Knosały w Zabrzu, zginęła jedna osoba. Strażacy znaleźli w pogorzelisku nadpalone ciało. To nie jedyne tego typu wydarzenie w ciągu ostatniej doby w regionie. Karolina Komada. W poniedziałkowy wieczór w Zabrzu Kończycach w mieszkaniu na poddaszu pojawił się ogień. Na miejsce wysłano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i jedną jednostkę OSP. Otrzymaliśmy informację, że w tym mieszkaniu może znajdować się lokator. Natychmiast przystąpiono do działań ratowniczych. Podano prąd wody po klatce schodowej oraz przez okno z zewnątrz. Również prowadzone były prace poszukiwawcze tej osoby. Po ugaszeniu i opanowaniu całego pożaru odnaleźliśmy w jednym z pomieszczeń zwłoki kobiety. Prawdopodobieństwo zdarzenia było zaproszenie ognia. Ale dokładna przyczyna zostanie potwierdzona po zakończonym śledztwie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o wyłączeniu obiektu z użytku. Pozostałych 5 lokatorów zostało przewiezionych do lokali zastępczych. To nie jedyne tego typu zdarzenie w regionie w ciągu ostatnich kilku dni. Pożarów w weekend w budynkach mieszkalnych Straż Pożarna w Województwie Śląskim odnotowała około 30. Śmierć poniosła tylko w weekend jedna osoba, natomiast od początku roku w sumie w budynkach mieszkalnych doszło do prawie ponad 2600 pożarów, w których śmierć poniosło 28 osób. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to niestety tutaj przede wszystkim są to pożary spowodowane niedrożnością przewodów kominowych, czyli po prostu pożary sadzy w kominach. Ten wypadek śmiertelny, który był ostatnio w weekend w gminie Rędziny, to z kolei związany był, można powiedzieć, z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń grzewczych. Do zdarzenia doszło w kotłowni domu jednorodzinnego, gdzie zginął 70-letni mężczyzna. Dlatego Straż Pożarna apeluje o przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.